Nowe rozporządzenie po pierwsze uporządkowało to, co było wcześniej zawarte i w kodeksie pracy, i w rozporządzeniu. Teraz wszystko mamy w jednym miejscu. A po drugie, no, uaktualniło też te pozycje, które już muszą być ze względu na wprowadzenie nowych przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich i ojcowskiego. Więc teraz te informacje o tych nowych urlopach też będą zawierane w świadectwie pracy.